Witam was bardzo, bardzo serdecznie w długo wyczekiwanym kolejnym odcinku z Pogromcy Korków. Dzisiaj mamy miasto od Jakuba, które podesłał mi 10 lipca, więc no troszeczkę dawno. Możliwe, że od tego czasu Jakub sobie już sam poradził z tym miastem, no ale dobrze, ja i tak się nim zajmę. Co my tutaj mamy? 73% średnie natężenie ruchu i tak naprawdę nie jest źle. Głównym problemem to jest ta stacja towarowa. Tu się robią koreczki, blokują nam okolice tutaj właśnie tej strefy przemysłowej, więc Zacznijmy i już wam mówię, co ja tutaj widzę. Te pojazdy, które chcą wyjechać z tej stacji kolejowej, skręcają tutaj w prawo, a tutaj po prawej mamy przejazd kolejowy, który niestety nam to wszystko blokuje. W tym momencie, jak widzicie, nawet to jakoś działa. Ale jak zaraz tutaj nadjedzie jakiś pociąg towarowy, to się robi problem. Dokładnie, przejechał, szlabany się zamykają i to nam się wszystko blokuje. Także pierwsza rzecz, którą tutaj by trzeba zrobić, pozbyć się tego przejazdu. Jak ja bym to zrobił? Myślę, że jakiś wiadukcik albo tunel, no bo jednak chcemy zostawić tą drogę tutaj tak, żeby dało się przejeżdżać, ale niekoniecznie, żeby akurat to musiało przejeżdżać po tych torach, więc podjedziemy sobie troszeczkę do góry, gdzieś na taką wysokość, dalej przejedziemy sobie prościutko i zjedziemy tutaj na ziemię. Okej, coś w tym stylu, także troszeczkę może strome, ale tym się nie przejmujemy, to jest Pogromca Korków, a nie żeby te miasta ładnie wyglądały, chociaż coś może, dobra, niech będzie, coś tutaj poprawię, przesunę sobie jeszcze to i dzięki temu będzie troszeczkę łagodniej, także wyeliminowałem w tym momencie problem, że te pojazdy muszą się zatrzymywać w momencie, gdy przejeżdża pociąg. To już powinno troszeczkę pomóc. Kolejna rzecz, która bardzo mi się nie podoba, to to, że te pojazdy, które chcą tutaj wjechać na tą stację kolejową, blokują mi tą drogę nad autostradą. To jest niefajne, żeby tu się taka kolejeczka ustawiała. Tu za dużo miejsca tak naprawdę nie ma, gdzie się zatrzymać. Do tego czekają jeszcze pojazdy z tej strony, także jak ja bym to zrobił? Wyburzymy sobie tę drogę po tej stronie, wyburzymy sobie to i ja bym to jednak przeprowadził kawałeczek dalej. Weźmy sobie tutaj taką szeroką drogę, jakiej Jakub wcześniej używał i przejedziemy sobie z tym tutaj jakoś na takim wiadukciku. Gdzieś tak powiedzmy, no niech będzie nawet dotąd. No i to by się łączyło tutaj gdzieś kawałeczek dalej. Może ja sobie to jeszcze wyburzę i teraz trzeba by jakoś tutaj jedno z drugim połączyć. Może ja po prostu też to wyburzę i teraz podjedziemy sobie jakoś stąd do tego skrzyżowania, powiedzmy, że tak. To chciałbym mieć troszeczkę wyżej. Okej, to niech będzie na wiadukcie. Tu sobie byśmy złapali raz, dwa, trzy i zrobili jakieś wyrównanie, pochyłe. Okej, świetnie. Teraz, co z tymi drogami? Tutaj, ta droga, to widzę, że już pod spodem sobie ładnie idzie, to znaczy ładnie, prawie ładnie, poza tym, że troszeczkę tam za wysoko jednak. Zaznaczyłbym sobie te wszystkie punkciki stąd dotąd i tutaj też zastosowałbym wyrównanie pochyłe, niech ta droga sobie tam pod spodem przejeżdża i będzie to taka droga, na której będzie można czekać, żeby wjechać na tę stację. Kolejna rzecz do naprawienia to jeszcze ta droga tutaj, ją też musimy sobie wrócić, to jest zwykła droga taka, okej, to oczywiście chcemy na ziemi i połączymy się w ten sposób. Okej, pomyliła mi się droga, wziąłem jakąś zieloną, jednak zielonych dróg raczej na strefach fabrycznych nie chcemy. Ten punkcik możemy sobie troszeczkę obniżyć też, żeby te samochody nie zahaczały mi o tą szeroką drogę. Okej, i one sobie tutaj mogą pod spodem przejechać. Teraz, co by było tutaj bardzo ważne, to poprawa tej polnej drogi. Na pewno takiej bym nie chciał. Ja bym tutaj nawet dał trzy pasy asfaltu, jednokierunkowa taka droga w tę stronę. Tu moglibyśmy sobie też to poszerzyć na przykład na trzy pasy. Dalej, co się tutaj dzieje? Tutaj mamy jakiś taki wjazd, który może za bardzo mi się nie podoba. Zaraz się nim zajmę. To znaczy, ja to może już bym wyburzył, tak, żeby to mi jakoś tutaj nie przeszkadzało i z tymi trzema pasami idziemy sobie dalej, 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 gdzieś tak pod tą stację. Okej, niech to wszystko już będzie w tym samym stylu, a jeśli chodzi o ten wjazd, który był w tym miejscu, w ogóle ja jestem ciekawy, gdzie on prowadzi. To jest jakiś wyjazd, okej, z tej autostrady mamy tutaj takie podłączenie. Ja bym to w takim razie spróbował, skoro to jest wyjazd z autostrady, podłączyć do tej takiej tutaj głównej drogi. To będzie zrobione taką drogą autostradową. Wyjdźmy sobie na powierzchnię. I teraz, tutaj wyjechalibyśmy gdzieś na jakiś taki wiadukcik i podłączyłbym się gdzieś w tym miejscu. Okej, mniej więcej coś takiego. Możemy jeszcze kawałeczek wcześniej zrobić sobie to na wiadukciku i teraz zaznaczymy sobie te punkciki. Raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że dotąd dalej już tego nie będę robić. Wyrównanie pochyłe. Okej, więc to też sobie niech łagodnie idzie. Tu oczywiście tę drogę też trzeba by dać troszeczkę niżej. Może tylko ten punkcik. To sobie leciutko, leciutko obniżamy. Powiedzmy, że gdzieś do takiej wysokości. Ten punkcik, dobra, też możemy dać troszeczkę niżej i teraz jakoś to powinno działać. Ta straż pożarna też by mogła być ciut niżej, bo coś tutaj to jakoś tak pięknie nie wygląda. Okej, 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 dobra, powiedzmy, że coś takiego. Także co się teraz tutaj dzieje? Mamy dosyć spory ruch, ale to jest ruch ludzi, którzy chcą wjechać na stację. Zróbmy sobie to w ogóle w ten sposób, żeby oni już
już wcześniej, jechali tym prawym pasem, jeśli serio chcą wjechać na stację. Teraz, skoro to tak zrobiłem, to mamy tutaj pewien problem, że ci, którzy wyjechali ze stacji, mogą skręcić tylko w prawo, co nie jest raczej dobrym rozwiązaniem, bo oni chcą skręcać w prawo oraz jechać na wprost. Okej, zróbmy to sobie w ten sposób i teraz mamy też jeszcze jeden problem. Ci zieloni nie mogą skręcić w prawo. Nie chciałbym może, żeby oni tutaj tak wjeżdżali na ten jeden pas, więc w tym miejscu zastosowałbym może taką drogę asymetryczną w ten sposób. Okej, tak, dwa pasy po tej stronie, pięknie. I to sobie możemy teraz połączyć tak, żeby ci niebiescy tutaj skręcali, ci mogą sobie pojechać tak. No i jeszcze ci zieloni by chcieli jechać na wprost, tak? W ogóle tutaj jest troszeczkę chyba za dużo tych pasów, tak mi się coś wydaje. Tu może aż trzy pasy by nie były potrzebne, wiecie co? Ja bym tu może dał tylko dwa pasy, bo tamto to jest lekka przesada. Okej, coś w tym stylu i teraz moglibyśmy to naprawić, czyli co? Stąd sobie możecie skręcić w prawo lub jechać na wprost, stąd sobie możecie skręcić w prawo lub jechać na wprost. Tak, bo to jest droga jednokierunkowa. Okej, tutaj są dwa kierunki, tak? Czyli wy skręcacie na tamten pas, dobrze, 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 no a wy to już tam jedziecie gdzie chcecie. Tego może nie będę zmieniał. Jeszcze nie podoba mi się może taka drobna rzecz, że oni tutaj parkują, to znaczy to może dużo nie zmienia, ale oni muszą tutaj przez nich przejeżdżać, więc weźmy sobie to wyłączmy. Okej, co wam powiem, zobaczcie, przy tej stacji kolejowej jest dosyć dobrze, wjeżdżają sobie, wyjeżdżają, to działa. Gorzej teraz jest w tych okolicach. Tak, ten koreczek przeniósł się troszeczkę tutaj, no ale to logiczne, no bo ci wszyscy, którzy chcą dojechać na stację, muszą teraz przejechać przez to skrzyżowanie. Co tutaj zauważyłem takiego niefajnego, że czasem w ogóle ciężko im zjechać za to skrzyżowanie, ponieważ tutaj jest przystanek autobusowy i jak się pojawi więcej tych autobusów, no to wtedy mamy problem. Także ja sobie przesunę ten przystaneczek kawałek dalej, gdzieś tutaj bardziej pod ten wiadukcik, żeby on mi na pewno tego nie blokował. Tu też w ogóle widzę, że mamy światła i teraz pytanie, czy ja tu na pewno chciałbym zostawić światła, to znaczy sprawdzimy. Ja bym je wyłączył na razie i zobaczymy, co w ogóle będzie, jeśli tam ich więcej pojedzie. Jeśli brak świateł jakoś mi tutaj nie pomoże, to ja bym chyba poszedł w jakieś rondo w tym miejscu. No tak, bo tu jest dosyć duży ruch, więc domyślam się, że rondo byłoby tutaj dobrym pomysłem. I jeszcze, zanim rondo, to na pewno jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczcie, bo w ogóle ta część tej strefy przemysłowej jest totalnie oddzielona od tej. Tutaj mamy jedną drogę, którą można przejechać, no i właśnie w tym miejscu, więc żeby troszeczkę im pomóc, to ja bym zrobił tutaj jeszcze jedno takie połączenie gdzieś po środku. Okej, tego typu droga i kto chce, to przejedzie sobie już tędy, nie będzie musiał męczyć mi tamtej drogi. Tak samo, ta polna droga, myślę, że do ulepszenia, nie ma co tutaj takich polnych dróg trzymać, niech to działa troszeczkę lepiej. Ale coś mi się wydaje, że nawet rondo w tym miejscu nie będzie potrzebne. Zobaczcie, już bez tych świateł oni sobie radzą. Najważniejsze jest to, że korek się nie ustawia na tej głównej drodze. Oni sobie wjeżdżają, a tutaj no to już jest zwykłe skrzyżowanie. Wiadomo, trzeba się zatrzymać, trzeba poczekać na swoją kolej, a potem już też jest gdzie zjechać, więc jakby to nie jest problemem. Więc ja bym uznał, że korki w tej części miasta są rozwiązane. Przejdziemy sobie jeszcze dalej, ponieważ co zauważyłem, to tutaj właśnie, w tym miejscu jest po prostu tragedia. Patrzcie się, co się tutaj dzieje. Nie podoba mi się to, że oni tu się tak bardzo pchają na ten jeden pas. Dlaczego? Bez sensu. Tutaj to tak naprawdę nie trzeba nic skomplikowanego zrobić, tylko pozbyć się czegoś, co jest źle zrobione, czyli ci zieloni nie powinni móc wjeżdżać tam. Niech każdy z nich wjeżdża sobie na swój pas, a jeśli chcecie już bardzo zmieniać te pasy, to róbcie sobie to gdzieś dalej. Widzę, że tu wszystko jest... Aha, okej, widzę. Oni chyba bardzo chcą te pasy zmieniać, dlatego to tutaj było poblokowane, ale skoro oni aż tak bardzo chcą to zmieniać, gdzie wy chcecie jechać? Wy chcecie jechać na wprost, tak? I dlatego tak bardzo uciekacie z tego pasa. Wiecie co, ja bym spróbował poczyścić wszystkie te zasady tutaj. Niech oni sobie serio zmieniają te pasy gdzie chcą, żeby nie wszyscy mi to robili tam na końcu i zaraz zobaczymy, jak to działa, no bo to nie może tak wyglądać, na pewno. A jeśli serio tutaj jest taki problem, że oni chcą uciekać z tego prawego pasa, żeby nie jechać tam na wprost, to ja mam dla was lepsze rozwiązanie. Czwarty pas, który będzie służył do jazdy w prawo. Zróbmy sobie w tym miejscu coś takiego, to oczywiście powinno być na wiadukciku i może też nie aż tak daleko. Tutaj mogą być trzy pasy, okej, także chcę mieć w tym miejscu cztery pasy i tak naprawdę mogłyby być one jeszcze kawałeczek wcześniej i wtedy z tych czterech pasów zrobilibyśmy sobie wyjazd taki na bok, tutaj coś takiego i niech to się łączy tutaj gdzieś tak z tym bym sobie troszeczkę zjechał i zrobił coś takiego. Okej, także kto chce zjeżdżać w prawo, wjeżdża sobie wtedy na ten dodatkowy pas i jedzie w tamtym kierunku. Tutaj każdy by się trzymał swojego pasa, tak, no i w tym miejscu jedziecie na wprost po prostu. Tak i tak. Okej, więc każdy z was tutaj tak naprawdę jedzie na wprost, no nie, bo w lewo to nie ma po co jechać, ty jedziesz na wprost i mam nadzieję, że tutaj
nic nie popsułem. Czyli kto chce, wjeżdża sobie na ten dodatkowy pas, chociaż widzę, że coś tutaj z tymi liniami jest źle. Czyżbym wziął jakąś złą autostradę, nie wiem, jakąś z moda czy coś. Możliwe, że tu jest jakieś pomieszanie, możliwe, że to powinna być ok. Taka autostrada, żeby to wszystko jeszcze jakoś ładnie wyglądało. Wróćmy sobie tutaj z tym. Tu uszkodziłem jakieś przewody, więc już je poprawiam, żeby to wszystko działało. Okej, no i powinno jakoś być. Teraz kto potrzebuje, to sobie zjedzie na ten prawy pas, jakoś tam przejedzie. To jeszcze moglibyśmy sobie na przykład też wyrównać, żeby już tego aż tak brzydko nie zostawiać. Wyrównanie pochyłe, okej. Także wydaje mi się, że tak to już zostawimy. Oni i tak się muszą tutaj zatrzymywać, no ale to już Jakub miał taki pomysł, żeby zrobić coś takiego na autostradzie. Ja bym to, no już zostawił. Tak, ja to po prostu już zostawię. Nie jest to może optymalne, ale też wielkie koreczki się nie robią. Także przejdziemy sobie jeszcze tutaj, ponieważ na tej strefie przemysłu leśnego dzieją się troszeczkę niefajne rzeczy, ale to chyba powinno być bardzo proste. Weźmy sobie po prostu taką jednokierunkową drogę z drzewkami, tak żeby to się wszystko zgadzało. To oczywiście chcemy mieć na ziemi i sobie robimy drogę jednokierunkową. Halo, na ziemi, proszę. Okej, dobra. Robimy to w ten sposób i tutaj taki objazd, żeby się tutaj nie musieli jakoś przecinać na tym skrzyżowaniu. I powinno być dobrze. Oczywiście oddam te strefy, które tutaj zniszczyłem. Nie wiem, dokąd one były. Dobra, powiedzmy, że gdzieś dotąd. No i myślę, że takie coś, takie proste rozwiązanie powinno pozbyć się tego koreczka, który tutaj powstawał. No, to znaczy tu jest to takie bardziej czerwone, ponieważ ten zakręt jest dosyć ostry, też coś tam akurat wyjeżdżało z tego zakładu, więc to już raczej takie tymczasowe problemy. Także uwaga, uwaga, sprawdźmy sobie natężenie ruchu. 80%. Na początku odcinka ile było? 73? 74? Więc coś tam poprawiłem. Nie jest może idealnie, ale też bym nie narzekał. Tutaj chwileczkę trzeba poczekać, żeby przejechać przez skrzyżowanie. Nie jest to wielkim problemem. Tu się w miarę nawet już sytuacja ogarnęła. Ci, którzy tu tak nie mogli wjechać, niepotrzebnie czekali, teraz szybciutko sobie tam wjeżdżają. Tutaj, poza dużym ruchem, to ja jakiegoś wielkiego problemu nie widzę, więc to myślę, że możemy już zostawić. No a tak to w mieście to ogólnie też nie jest aż tak źle. Także bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcineczka. Jeśli chcecie, żebym naprawił w przyszłości wasze miasto, chociaż na razie mam dużo tych miast w kolejce, ale gdybyście chcieli poczekać, to w przypiętym komentarzu macie informacje, jak możecie mi to podesłać. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim patronom oraz wspierającym kanału. Jeśli chcecie do nich dołączyć, to informacje na ten temat znajdziecie w opisie i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!